missing you. Hej, witajcie, tutaj Edzut i witam w kolejnym odcinku serii Assassin's Creed 2. Czym zajmiemy się dzisiaj? Na pewno przed chwilą wyskoczył mi komunikat, że znowu się zebrała kasa w skrzyni. To chętnie byśmy sobie ją zgarnęli. Też specy Florianów piechotą nie chodzi. No i co? Bierzemy się i go dodajemy w fabułę, no bo co innego. To jeszcze stąd tu jakoś inteligentnie wyleźć. Tam. To ten trening, bardzo udany z mojej strony. Uniki, no osobiście wątpię, żebym tych uników tak naprawdę korzystał. Wolę kontry. Nie kupujemy nic od niego, zastanawiam się, czy opłaca mi się, ale w sumie mi się nie opłaca. Jesteśmy w stanie coś zaoferować? Sakiewki? Ciekawe. To byśmy może zainwestowali, ale średnio nie opłaca się wydawać obok kasy na średnią. Od razu zainwestował dużo. Ile? 5700. To co sądzę, że farbowanie ubrań. Nie farbujemy, chociaż niektóre są całkiem fajnie, ale... Au! Musiałem wywalić skopa w biurko, no bo... Dlaczego by nie? Tego. Bien mi się najbardziej podoba, chyba jedno z wszystkiego. A ty renowujesz obrazy, czy tam co tam robisz? Co, że mogę kupić? Batista i Federico. No super, tylko mapy skarbu Monteriggioni. A tania jest, kup mi ją. Zobaczymy co nam to da. Tak, zatwierdź. A pleasure. Grazie for your business. Grazie for your business. Co to za diamencik jakiś? A, w sensie, że... Aha, ja chyba muszę na mur się dostać. A czekaj, na moim poziomie widzę tam jeden diamencik. Zaraz podejdziemy, zobaczymy, co to tak właściwie jest. No, blisko. Sądzę, że tutaj? Nie. Tu na dachu? No coś mi dynga. Na górze? Nie, to nic nie widzę. O, czekaj, tam widzę na pewno. Ale tu gdzie? Nie, tu nic nie. No, słyszę tutaj tylko. Czekaj, a może... Nie. Myślałem, że może w dzwonie jest schowany, ale to chyba za duży wybieg ze strony grunu. No to jest gdzieś tu na bank. Ja to słyszę. No nic, może coś się nie załadowało, kim wie. Ale tu... No co jest? Mapa mówi, cholera. Kamera mi dziwnie skacze. No zaskoczył tutaj. O, 300 franów i właśnie mapa się zwróciła. No super, tylko ja, no ale no słyszę. No, jak już jest tam blisko, no kurde. Wziąłbym tę skrzynkę, tylko no. Gdzie ona jest? No jest silniej słychać to tutaj tego. Dobra, że sam może mi zajdzie to, ale... Najwyraźniej nie ma na to ochoty.
Czy widzicie to na schodach? Jak dziwnie. O kuźwa, to jest cień drzewa. On jakoś tak. Kuźwa. On jakoś tak skacze. No, kamera, obrócz, pokaż mi to. Może zejdę na dół, to zobacz, widać. Ja pierdziel, umrę. Nie, nie umarłem. No. No, piękne cienie drzewa. Taka sam cień Ecja jest dopracowany, fajnie. Ludzi widzę też, tak, no. Drzewa już niezbyt. Dostałem u was poradę, że te strzałeczki mogą mnie dowieść w dowolne miejsce między miastami. To jest fajna sprawa. Byśmy przetestowali sobie, ile to kosztuje w ogóle. Aha, muszę z wami pogadać. Super. Tylko pytanie, zanim ja cokolwiek tego... Jak gdzie ja muszę w ogóle udać? Toskania. No w Toskanii chyba nie byliśmy jeszcze. To nie pokazuje nam od razu, gdzie mam się udać. Aha, teraz mogę sobie wybrać, gdzie... Cholera. No spróbuję do bramy południową. Tak, chcę się udać w to miejsce. No. Mamy niebieskie punkty kryjówki, no okej, to ogarnąłem sam. Bo nie pamiętam do końca, czym my się mamy zajmować. Dobra, powoli. Co my tu mamy na pewno na mapie? O Jezus, nic nie widzę. O, widzę, trochę mnie poszukują, hehehe. Tu jest początek wspomnienia, a tu? Wow, mamy dwie misje tutaj w sensie, dobrze rozumiem? Punkt widokowy, o, tu jeszcze jedno? Tu czwarty? O co chodzi? Dobra, nieważne. Mamy ten punkt widokowy. Nie zajmuję się w pierwszej kolejności, bo jestem w ogóle nieoznany w terenie. O Jezu, ludzie. Zachary was ukradnę. Co to za ikona? A, mogę was chłopacy wynająć. No spoko, spoko, ale chyba teraz mi to nie przyda. Teraz na pewno chcemy się dostać do zamku. Do zamku, poza mury. Ja, kuźwa, co ty robisz, no cholera. Miałeś jedno zadanie. Co to za melodia była? Toskania. Przypadkiem... chyba nie byliśmy w Toskanii, tu tego dupka zabiliśmy. Tego Depazio Juniora. Dobra, nie chcę ich wynajmować. Na chu mi oni teraz. Strażnicy, nie przejmujcie się mną, ja tylko przechodzę. Ezio, nie musiałeś się go słuchać. Usłyszę tylko, zatrzymaj, zejdź na dół, albo cię zastrzelę. I... co? No hej, pogadajmy. A delicate matter, but important to me. Could you persuade the idiot I married to come home to me and stay home? I implore you. No, jakaś misja poboczna. Pobij niewiernego męża. A dobra, spójrzmy mu w pierdol. Więc misja poboczna będzie. Tak, Ezio, obok masz drabiny. Niech hu lepiej zapierdalać po balkonach. Tu mamy kolegę strażnika. Nie przejmuj się. Idź spać, paskudę. Kwiatek to chyba oznacza kurtyzany, ale głowy to nie dam. Powolutku, powolutku.
Gdzieś tu Afish jest? A nie, 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 to jest wieża, wieża. Dobra. Hopa Ezio. Jezu. Że myślałem, że spadnie. Tak po prostu perfidnie będzie mi i spadnie. No co się zastanawiasz? Spindraj się. Jakiś afisz po drodze znajdziemy, trzeba będzie go ściągnąć. No, no co się patrzysz? W górę. O Jezu, to orze, Boże, się orła przestraszyłem, ja jebic. Ecio. A może tu jest jakaś fajnie skrzynka chowana? Schowana. No, nie wiem, chowa to nasze raczej sama siebie, to raczej nie. Chociaż kto je wie, sprytne są dosyć. Zastanawiam się, fuck, istnienia tych skrzynek. A, będę sprytny, schowam kasę z oszczędnością na balkonie, tam nic się nie dostanie. No, nie przewidzieli mnie. Bywa. Ja pierdzielę. I on to tak po prostu sobie przeżyje. Bez najmniejszych problemów, daje mi. Dobra, odpalamy wzrok orła. Który to będzie mąż? Jak obi niewiernego męża. Nie, to jest grupa do najęcia. Ocel jest gdzieś tutaj. To ty? Nie. Kuźwa, nie chciałem tego robić. Dobra, 500 frerów poszło się. On na burzy gdzieś jest? Ciekawe. Naprawdę nie wskoczysz tu? Przede wszystkim co ty robisz, nie wskoczysz na jakiś kurde. Dobra. Ezio, no co się patrzysz w drugą stronę? Nie chciałem tu wskoczyć. No poważnie, nie wskoczysz tu, chcesz mi powiedzieć? No. Ja jebic, na większe rzeczy się wspina, na to nie może, no kuźwa mać. Dobra, to strażnik chce stąd poszedł, to dobrze, bo właśnie byłby wpierdol. Znaczy, dla niego rzecz jasna. Jezu, on czasem ma takie problemy, żeby się wspinać. Bo... To jest kuźwa mąż! Dobra, zanim coś spierdzielę. Ty, gościu! O kuźwa! Walka nie będzie z tobą prosta, widzę. Jeb go! Jeb! Jeb! Podnoś gnoja. Chyba to jest najprostsza taktyka do walki. Wręcz. Jeb! Wrócisz do żony? Co ty co włócznią masz, gościu? Tak, wrócisz do żony, super. Pomijając twarz jakiś do... O, 2000 florenów. Ty robisz? Szybki sposób, żeby wrócić do żony. Jeb przez mur. Dobra, co my chcemy zrobić? Mamy 4 kurna. Ach. 4 miejsca, by zacząć wspomnienie. Coś to dla mnie jakieś takie trochę podejrzane. No dobra, to spróbujmy. No pierwsze z brzegu. Szczerze mówiąc, nie bardzo pamiętam. Nie bardzo, bardzo nie pamiętam, czym byśmy się zajmujemy, a czym mniej więcej pamiętam, że mamy zmusić sojuszników tego ojczulka do gadania, żeby wyjawili, gdzie on jest. Sądzę, że to nie będzie jakieś większe chyba wyzwanie. Czemu rozgłos mi nawet zginął? A, przecież zapłacimy temu gnojowi.
Przez przypadek? No cóż, ale to zrobiłem. Ja zachodzi się wydzierają, aż mi kopnie wyrabia. No. Ezio, no kuźwa mać w tę mańkę. No ale co mnie ciekawi jest, no wciągnęła mnie fabuła scena szczególnie, szczerze mówiąc. I jestem o, przecież, no i wreszcie to, co kocham. Sieba! Coś chciałeś? Co? Skąd wiecie, że to ja? Znaczy... No dobra, musimy założyć fakt, że mnie widzieli, ale żeby wątpię, że mnie widzieli, dlatego... Dlatego wątpię, żeby nagle widzieli, a człowiek spada z dachu, to na pewno asasyn. Kuźwa, jakie oni mają przeżycia, skoro widząc ludzi spadających z dachu martwych, wiedzą od razu, że to jest asasyn. Jeszcze nie jestem pijany, gościu odpieprzy. Dobra. Ezio, about time you got here. We found Bernardo Baroncelli. Ottima notizia. Tell me where he is and I'll see that he's dealt with. That's the trap. Lorenzo actually had him arrested days ago, after being returned to us from Constantinople. But he escaped. We believe him to be somewhere inside San Gimignano. Va bene. I'll see if I can't pin him down. How do you expect to succeed where the rest of us have failed? No, oczywiście. I have my way. Dokładnie. User joined your channel. Cześć, Marcin. I mam ochotę właśnie się zabić. Nie zabijaj mnie. Ale pozdrawiam wszystkich fanów. Marcin to super youtuber. Cześć. Tak. Tak, to był Seba, on się właśnie rozłącza. Ty się rozłączasz, możesz wyjść z TS-a, bo Petra zaraz tu jeszcze przyjdzie. Dobra, szybkie wyłączenie. Cholera. Tak, tak to jest, jak się zapomni wyjść z danych programów. Ale cóż, nie będę tego wycinał. Było ciekawe, ciekawe wejście. Dobry gracz Lola, jeśli ktoś chce z nim pograć, Black Baron. Wróć Black Card, Black Baron kiedyś był. Dobra, dobra, mamy zabić tego... Kuźwa, jak on się nazywał? No i wytrącił mnie z rytmu. Baloncienko, czy jak on się nazywał? No dobra. Aha, nagle mistrzowskie znaczki pokinę. Aaaa, chyba wiem o co chodzi. Albo i nie wiem? Ej. Ej, ale... Halo, halo, halo. Do Monteriggioni, no super. Ale wszystkie znaczniki mi poginęły. Do Florencji. Darp. The fuck? Ej, no nie mam pojęcia, co ja mam teraz zrobić, a jest... dobra. Zaczaiłem, nie widziałem tego z początku. Dobra, idziemy go znaleźć, raz, dwa. Nie chcę wynajmować. Dobra, i mamy go tu znaleźć, jak rozumiem. No dobra, jak znaleźć, to znaleźć. Się uprę jeszcze w tym odcinku, na pewno go może nie zabijemy, spróbujemy zabić. Jeden strażnik jest na mojej wysokości, przydałoby się go. A zepchnę go po prostu? Pizd! O kuźwa mać, nie o to mi chodziło! Ja pierdolę! Hahahaha!
No to było zabójstwo pierwsza klasa. Dobra, nie mam ochoty się z wami bawić. Jebs, dziękuję. Tak się wyrywasz do śmierci? No to ci pomogę. Wow. Kuźwa, więcej niż was tu przyjdzie, no ja pierdzielę. Ja słyszę, jak on tam dialog prowadzi, tylko... Cel ucieka? Kurwa, twa mać! Któro to jest cel? Któro to jest, kuźwa, cel? Kuźwa, puszczaj się! Ja pierdzielę, jeszcze mnie... Ja jebie! Nic nie widzę! Dobra. Sorry, panowie. Kurde, o patrz, u mnie je popchnąć. Zmniejsz odległość od tyłu. Dobra, super, tylko... Ja pierdzielę! Dobra, uciekaj, czy jeszcze mnie tam siekają? Dobra. Zrobimy jeszcze raz, tylko tym razem może, no nie wiem, bez alarmowania wszystkich okolicznych strażników, że tu jestem? W którym miejscu? O Jezu. Dobra, teraz podejdziemy do tego o dziwo inteligentny. Ominę strażników? Dobra, nasza. Ukryte ostrze, wybrane, wybrane. Kuźwa, ominąłem cię. Kolego, cii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 i
może masz coś ciekawego. Then what will it matter? Hardly care about this coin. All anyone cares about this coin. Good for the Brotherhood, good for me. Stay for it. Yes. Yes, I'll ask. And then... O, cenne złoto, dobra. And I will be protected. We'll be Jezu! And I'll leave this place. Free. O, bez hitu ma zbroję, już chodzę, no fajnie wiedzieć. I knew you would come. Where is Jacopo? So you can do to him. Yeah! Surprise, motherfucker. For you to clear your conscience. Ja strasznie się wycofuję. Ej, teraz musisz pogadać. Duole dove raggiungere. Jacopo. Requiescat in pace. Dobra. A teraz zapewne muszę spierdzielać! Informacja na zaś. Też pewnie i tak zapomnę. I może nie w tą stronę biec. O, tędy. Don't worry, be happy. Ha, 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 ha. Dobra, muszę im jakoś spierdzielić. Łażenie po kominach nie szczególnie mi pomoże. Spierdzielanie się z budynków też nie bardzo. Siądź. Jezu. Też oni mnie stąd widzą. Jeden na drabinie stanął w połowie. Nie warto schodzić. Ale jeszcze mnie szukają. O dziwo, jeszcze mnie szukają. Wyjść się pobawić. No dobra, także on jest już zabity.